Panie Jezu, tak dziękujemy Ci za ten przywilej, że możemy być tutaj. Dziękujemy za Twoją obecność pośród nas, za to, że Ty jesteś tutaj, Panie, i że Ty wzywasz nas do tego, abyśmy poszli za Tobą i abyśmy tą drogą szli, którą Ty masz dla nas. Ucz nas, Panie, tej drogi, jak podążać za Tobą, Panie, w naszym życiu. O to Cię, Jezu, prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen. Amen. Słuchajcie, bo tak właśnie w niedzielę mówiliśmy na temat właśnie tego, jak Jezus mówi do nas, Jego przesłanie do nas jest takie: pójdźcie za mną. Pójdźcie za mną. I Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy za Nim szli, żebyśmy naśladowali Go, żebyśmy szli drogą, którą On dla nas ma. I tak jak powiedzieliśmy w niedzielę, dzisiaj chciałem kontynuować trochę ten temat, ale powiedzieliśmy w niedzielę, że bycie grzesznikiem nie dyskwalifikuje z tego, żeby przyjąć to powołanie. A tak naprawdę można by powiedzieć, że w wielu przypadkach to jakby coś, czego jakby Bóg oczekuje. No bo w sensie takim, że ci, którzy byli sprawiedliwi w własnych oczach i jedyni tacy dobrzy, to są ci, którzy nie przyjęli tego wezwania, którzy nie poszli za Jezusem. A Jezus do ludzi, do których przychodził i mówił: pójdźcie za mną, to byli właśnie grzesznicy, których Bóg powiedział: pójdź za mną, a ja zrobię coś w twoim życiu, a ja zmienię twoje życie. Ja dam ci coś wspaniałego. I tak samo powiedzieliśmy, że bycie niewierzącym też nie dyskwalifikuje do tego, żeby iść za Jezusem, bo tak naprawdę wszyscy ci, którzy za nim poszli, to nie byli ludzie, którzy mieli wiarę tak potężną i wspaniałą, tylko to są ludzie, którzy poszli i Bóg zaczął budować ich wiarę. Zaczął ich uczyć pewnych rzeczy, zmieniać ich sposób myślenia. Nie? Bo tak jak powiedzieliśmy sobie dokładnie, że Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia tych, których powołuje. To jest właśnie ta zasadnicza różnica. To nie jest tak, że Bóg powołuje i mówi: pójdź za mną tylko do tych, którzy się do tego nadają, którzy są wystarczająco wyposażeni, którzy mają pewne cechy charakteru i tak dalej, ale On bierze tych, którzy są dla świata nic nieznaczący. I On ich uzdalnia. On ich wyposaża. On sprawia, że mogą iść do przodu i zmieniać świat, i zmieniać życie. I to, co dzisiaj chciałem, żebyśmy sobie powiedzieli, to jakby kontynuując ten temat, no to okej, no Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy za Nim poszli, żebyśmy szli tą drogą, którą On ma dla nas. Ale co z tego będzie dla mnie? Czy co to wnosi do mojego życia, że ja pójdę za Jezusem? Że ja będę szedł tą drogą, którą On ma dla mnie. Czy jakaś nagroda na mnie czeka? A może nic? Nie? No to jest dobre pytanie. I wiecie, ja myślę, że za chwileczkę sobie przeczytamy pewien fragment, który trochę nam, mam nadzieję, da do myślenia, bo tak było w moim przypadku. Ale wiecie, myślę, że pierwszą rzeczą, którą warto sobie powiedzieć, to jest to, że Jezus nie powołuje nas do tego, nie mówi do nas: pójdź za mną, a ja sprawię, że będziesz lepszym człowiekiem, że się udoskonalisz, że będziesz kimś szczególnym, takim, że będziesz takim kimś wyjątkowym, że ja będę pracował, żebyś zmienił się na lepszego człowieka. I teraz nie zrozumcie mnie źle, bo ci, którzy idą za Jezusem, praktycznie to są ludzie, których Bóg zmienia, których życie jest lepsze. Ale celem tego, żeby iść za Jezusem, to nie jest to, żeby się udoskonalić. Bo Biblia też mówi, że my powinniśmy umierać wraz z Chrystusem, a nie udoskonalać się. Nie? Żeby umierać w naszym życiu, żeby życie Chrystusa zajaśniało nas, żeby się przez nas objawiało życie Chrystusa, a nie żebyśmy stawali się lepszymi ludźmi, żeby świat miał opad szczęki, jak zobaczy nas, jacy to my wspaniali jesteśmy. Nie? I tak naprawdę osoby, które idą za Jezusem, których ja znam, to są osoby, których Bóg zmienia. To są lepsze osoby. To są osoby, które mają, które potrafią przebaczyć, które potrafią kochać bezinteresownie, które potrafią służyć innym, mimo że tak naprawdę nic z tego nie mają. To Bóg to czyni. Ale motywem nie jest to, że ja chcę być lepszy, dlatego pójdę za Jezusem. Tylko ja pójdę za Jezusem i On uczyni mnie innym człowiekiem. I tak naprawdę jak czytamy w Galacjan, to widzimy, że ci, którzy idą za Jezusem, to oni mają pewne cechy, które czynią, że oni są innymi ludźmi. I to jest ten owoc Ducha Świętego. To jest Galacjan
5, 22 i 23, że owocem tego są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są właśnie te rzeczy, które Bóg wytwarza w nas, gdy za Nim idziemy. Ale to nie może być głównym motywem tego, że idziemy za Jezusem, bo my chcemy być takim udoskonalonymi ludźmi. Bo to nie o to chodzi, żebym ja miał się czym chlubić, bo to nie ze mnie. To nie ja tego dokonuję. Ale Bóg czyni to we mnie. Ale też druga rzecz, która myślę, że jest też istotna, gdy myślimy o tym, że Jezus powołuje nas do siebie, to naszym motywem podążania za Jezusem nie może być to, że gdy będę za Nim szedł, to będę miał życie, które jest pozbawione problemów, pozbawione bólu, cierpienia, prześladowania, ucisku. Będę błogosławiony. Czy słyszeliście kiedyś takie twierdzenia ludzi, którzy mówią, idź za Jezusem, a będziesz po prostu błogosławiony, po czubek, gdziekolwiek się tylko... Po prostu będziesz miał, no niemalże, będziesz miał... Twoje życie będzie wyglądało tak, jakby ktoś szedł przed tobą. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze wcześniej, zanim się nawróciłem, byłem w rodzinie wychowany katolickiej. Czasami moja mama mnie wyrzucała na to, żeby iść w Boże Ciało na procesję. I tam szły takie dziewczynki z takimi płatkami róż i sypały i tak dalej. Ja tak czasami myślę, że niektórzy myślą, że życie z Bogiem to właśnie jest takie, że ja sobie będę szedł przez życie, a ktoś będzie szedł przede mną i rzucał takie płatki róż, a ja sobie będę po tym szedł i będzie tak cudownie, pachnąco, miękko, ładnie. Ale to problem jest taki, że czasami ktoś może nieopatrznie rzucić razem z tymi płatkami gałązkę i tam są ciernie, i tam są kolce i się pokuje i jest nieprzyjemnie. Nie? Życie z Bogiem, powołanie do życia z Bogiem to nie oznacza życia, które jest pozbawione jakikolwiek bólu, cierpienia, prześladowania, ucisku. Tak nie jest. Nawet chorób. I wiecie, ja jestem przekonany o tym, że gdy ktoś przyjdzie i powie ci, wiesz co, zrób te trzy rzeczy, a wtedy zobaczysz, że stanie się to. Nie? Albo pomódl się o coś w taki i taki sposób, a wtedy zobaczysz, że stanie się to, to i to. Ja myślę, że to chyba nie jest chrześcijaństwo. To jest raczej pewnego rodzaju, nie wiem jakiego do słowa użyć, może pomóżcie mi, ale to jest raczej jakieś takie zaklinanie z rzeczywistości, czy tam magia, czy jakieś takie, albo nawet rachunek prawdopodobieństwa. Wiecie, co to jest rachunek prawdopodobieństwa? No, w matematyce liczy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że pewna, gdy robiąc pewne rzeczy, wydarzy się coś tam konkretnego. Na przykład jak macie monetę i trzy razy musicie rzucić tą monetę, to jakie jest prawdopodobieństwo, że trzy razy pod rząd wypadnie orzeł? No. I się liczy to. Czy jest to możliwe, że rzucając trzy razy monetę, trzy razy wypadnie orzeł? No jest to możliwe. Nie ma Łukasza, żeby to sprawdził, ale wydaje mi się, że jest 1:8, że tak się stanie. Nie? Możecie mnie sprawdzić później, ale może nie teraz, bo ja już to widzę, wszyscy wyciągają telefony, kalkulatory, sprawdzają. Wydaje mi się, że to jest 1:8, że trzy razy wypadnie orzeł. No bo mógłby wypaść trzy razy reszka, mogłaby wypaść orzeł, reszka, reszka, albo orzeł, reszka, orzeł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie rachunek prawdopodobieństwa mówi, że jakie jest prawdopodobieństwo, że coś wydarzy się, gdy będziesz robił pewne rzeczy. I ja myślę, że... Gdy ludzie przychodzą i mówią, chrześcijanie, że gdy będziesz szedł za Jezusem i będziesz robił takie rzeczy, to wydarzy się to. Czy jest to prawdopodobne, że to się stanie? Jest to prawdopodobne. Ale czy to jest gwarancja, że to tak się stanie? No nie. To jest właśnie raczej taki, ja bym powiedział, że to jest właśnie taki rachunek prawdopodobieństwa, to jest jakieś tam pewnego rodzaju takie zaklinanie rzeczywistości, jakaś magia, że ale to nie ma nic wspólnego z wiarą. Ja pamiętam kiedyś, bo to jest takie smutne, że tego typu rzeczy przedostają się do chrześcijaństwa, znaczy do chrześcijaństwa, do religii. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z czymś takim. Ja długo nie wiedziałem, kto to jest, ale czasami widziałem w samochodach różnych kierowców, którzy mieli taki obrazek. Na tym obrazku był tak zwany Święty Krzysztof. Słyszeliście o kimś takim? No, czy niektórzy kierowcy kiwają głową.
To jest podobno patron kierowców. Ja trochę poczytałem, to jest wymyślona postać jakaś legendarna. Podobno był olbrzymem, który przenosił ludzi przez jakąś rzekę i stał się patronem właśnie tych takich transportowców, przewoźników, teraz ostatnio kierowców. I właśnie jak to jest? Niektórzy właśnie uważają, że jak będziesz mieć w samochodzie obrazek czy jakąś figurkę świętego Krzysztofa, to to sprawi, że będziesz bezpiecznie mógł jeździć, czy nie będzie wypadków. No jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będziesz mieć wypadku, gdy masz jakąś taką figurkę? No jest to prawdopodobne, że tak się stanie. Ale wiecie, jedynymi osobami, które korzyść mają z tego, że mają, że ktoś sobie taką figurkę stawia w samochodzie, to są ci, którzy to produkują i sprzedają. Tak naprawdę. Bo wszystko inne to jest tylko takie, wiecie, to jest taka magia, takie zaklinanie rzeczywistości. Rzeczy, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. To jest w ogóle jakieś absurdalne. I tak zastanawiam się, jak to działa. I chciałem wam dać przykład, jak to działa. Wyobraźcie sobie, i tutaj proszę, tutaj copyright jest na to i tak dalej, nie żartuję, ale wyobraźcie, ktoś szuka pracy. No i wychodzę i mówię, słuchaj, jeżeli chcesz znaleźć pracę, to musisz przez najbliższe 2 tygodnie, codziennie rano, wstawać tak, jakbyś szedł do pracy, zjeść śniadanie, ubrać się tak, jakbyś wychodził do tej pracy, przed wyjściem po śniadaniu otwierasz sobie Biblię i czytasz na głos 2 rozdziały z księgi Joba. Dlaczego Joba? Bo job po angielsku oznacza praca. Więc no to by tutaj, może by tu pasowało, że księgę Joba czytać. I gwarantuję ci, że w ciągu 2 tygodni będzie ta praca. I naprawdę gwarantuję wam, że gdyby większa grupa ludzi była, która by słyszała takie rzeczy i ludzie by zaczęli to robić, to w ciągu tygodnia ktoś by wysłał maila. Wiesz co, to działa. To działa. Mój mąż tak robił i dostał pracę. I wysyła ktoś takiego maila. Ja czytam wam takiego maila i mówię, że słuchajcie, to działa. Taka i taka osoba dostała pracę, bo robiła dokładnie te rzeczy. Potem więcej osób zaczyna to robić. Przychodzi więcej maili. I zaczynam mówić więcej, coraz więcej takich maili przychodzi, że to działa. Zobaczcie, ludzie dostają pracę. Wtedy mógłbym napisać książkę o tym, jak wzbogacić się, nie pracując. Bo kto by się na tym wzbogacił? No to ktoś, kto by potem zaczął wytwarzać jakieś takie figurki, inne takie rzeczy. Ale tak to działa. Jest, czy to w takiej właśnie magii, w takim rachunku, to prawdopodobne, jest prawdopodobne, że coś się wydarzy? Tak, jest prawdopodobne. I ludzie za tym idą. Ale czy to jest chrześcijaństwo, czy to jest to, do czego Bóg powołuje nas? Czy Bóg mówi nam, kiedykolwiek Jezus powiedział, pójdź za mną, a twoje życie nie będzie miało żadnych problemów, nie będziesz miał żadnych prób, żadnych przeciwności, ucisków, żadnych cierpień, żadnego bólu, żadnej choroby, tylko idź za mną. On tak nie powiedział. Nie to... Ja kiedyś pamiętam, jak byłem w takim kościele na Pomorzu i weszł taki pastor, tam było bardzo dużo ludzi i on powiedział tak, Duch Święty powiedział mi, że jest tutaj ktoś, kto otrzymał złą wiadomość w tym tygodniu. Jeżeli jesteś tu, to podnieś rękę. No i jak jest tak ze 200 osób w kościele, no to parę rąk się zawsze podniesie. No bo zawsze jest ktoś, kto dostaje jakąś złą wiadomość. Ale czy to jest, wiecie, czy to jest dokładnie to, do czego Bóg nas powołuje? Żebyśmy ekscytowali się i żyli takimi rzeczami, czy byśmy szli w pewności tego, co Bóg ma dla nas? Żebyśmy zajmowali się rzeczami, które On dla nas przygotował, a nie zastanawiali się, a może to się uda, może się nie uda, może będzie, może nie będzie. Bo On nie powiedział, Jezus, gdy przychodził do ludzi i mówił im, pójdź za mną, On nie mówił im, pójdź za mną, a uczynię twoje życie wolnym od bólu, cierpienia, prześladowań, smutku. Ale On powiedział, pójdź za mną, a doświadczysz czegoś niesamowitego. Doświadczysz czegoś wspaniałego. Ale co to jest? Czego doświadczymy, idąc za Jezusem? Dokładnie. I wiecie, jest taka historia, rozmowa, którą Jezus przeprowadza z uczniami, którą chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli. To jest Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale. I tutaj Jezus mówi do nich o tym, jak ich powołuje, co mają robić i tak dalej. A potem od 16 wersetu on mówi tak. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Oto ja posyłam was, idźcie.
na świat, idźcie i głoście. Poszliście za mną, doświadczyliście czegoś, nauczyliście się czegoś, a teraz idźcie i innym mówcie o tym, czego doświadczyliście. Uczcie i głoście. Ja posyłam was jak owce między wilki. Czy owca między wilkami czuje się bezpiecznie? Czy owca między wilkami może sobie chodzić taka beztroska, mówi, a Bóg jest ze mną, wszystko w porządku i tu nie muszę na nic uważać, wszystko jest, o, super, nie? Moje życie jest pozbawione trosk, cierpienia, bólu, ja nie muszę być ostrożny, nie muszę uważać na te wilki, po prostu żyję sobie tak, jak chcę. Nie, no, owca pomiędzy wilkami, o, musi bardzo uważać. Oj, bardzo. Poza tym, no, wydaje mi się, że no, to nie było życie, to nie byłoby życie pozbawione jakichkolwiek trosk. Ale potem w 17 wersecie mówi, i strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. Wow! Co? Będziemy wydani sądom, będziemy aresztowani, będziemy biczowani? Będziemy w ten sposób prześladowani? No ale Jezu, no to przecież nie tego my oczekujemy. Idziemy za Tobą, przecież teraz jesteśmy u szczytu sławy, bo tak naprawdę jesteśmy z Tobą. Ty dokonujesz wielu wspaniałych rzeczy. Ludzie za Tobą idą, ludzie są w Ciebie wpatrzeni, a my jesteśmy najbliżej Ciebie. To wszystko się też na nas skupia. Bo jak ktoś chce coś od Jezusa, to przyjdzie do nas i mówi, słuchaj, przekaż mistrzowi, przekaż to temu. I my jesteśmy tutaj, tu, wysoko, tu, wszyscy nas rozpoznają, jesteśmy tutaj szanowani. A Ty nam mówisz, że będą nas do więzienia wkładać, będą nas aresztować, będą nas bić? No nie na to się chyba pisaliśmy, Jezu. No, no my chcemy czegoś innego. Wiecie, i to jest niesamowite, że on później 18, 19 werset mówi, i z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszczy się, jak i co macie mówić. Ha. No wiecie, no będziemy aresztowani, będziemy biczowani, będziemy postawieni przed sądem, wsadzą nas do więzienia, a nawet gdy będziemy przed sądem, to nie mamy się martwić o to, co mamy mówić? No to chyba od tego zależy nasza przyszłość, od tego, jak będziemy się bronić w sądzie. A Ty nam mówisz, że nie dość, że będą nas spotykać te rzeczy, to jeszcze mamy się nie przejmować o tym, co mamy mówić, jak się bronić? Mamy się nie bronić w ogóle? No, no co chodzi? A poza tym, wiecie, no Gdy spotkałyby mnie takie rzeczy, jak aresztowanie, biczowanie, wtrącenie do więzienia, to ja bym nie martwił się tak bardzo o to, co mam mówić, tylko bardziej wolałbym, nie wiem, czy ktoś z was grał kiedyś w Monopoly, jest taka karta w Monopoly, tak zwana wychodzisz z więzienia. Nie? No to ja bardziej wolałbym, byłbym zainteresowany, żeby mieć taką kartę. Wychodzisz z więzienia. Boże, no jeżeli taka rzecz mnie spotka, to no, no wybacz, no ja raczej nie interesuje mnie mówienie, tylko bardziej by mnie interesowało to, że mnie wyciągniesz z tego więzienia. No przecież ja idę za tobą, to z powodu ciebie tam trafiłem. No to ty powinieneś mnie wyciągnąć stamtąd. I to jest ciekawe, bo on powiedział, później mówi tak, ale nie troszcie o to, co jak macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. To Bóg będzie zaangażowany w tą sytuację, w której jesteście. No ale Boże, ja bym wolał, żebyś, jeżeli masz już być zaangażowany w tą sytuację, to może skoro wiesz, że będziemy aresztowani, że będziemy bici, że będziemy wtrącani do więzienia, że będziemy przesłuchiwani, to może bardziej bym był zainteresowany tym, żebyś ty mnie, żebyś w ogóle nie dopuścił do tego, że będę w więzieniu. Albo żebyś w ogóle mnie wyciągnął stamtąd, a nie żebyś mi mówił, co mam mówić. Albo żebyś mówił przeze mnie. Nie? Wiecie, my mamy takie myślenie, że błogosławieństwo to jest tylko wtedy, gdy rzeczy układają się po naszej myśli. O, to jest błogosławieństwo, bo nie spotkało mnie to, albo Bóg mnie z tego wyciągnął. Ale może czasami Bóg chce nas postawić w pewnym miejscu, które jest dla nas niewygodne, by nas tam użyć. Paweł i Sylas w więzieniu, którzy tam się znaleźli, zgodnie z tym, co tutaj Jezus im powiedział, i co robili? Narzekali, Boże, jak mogłeś, z powodu Ciebie tutaj jesteśmy, dlaczego nas to... Nie, wielbili Pana. Wielbili Pana, bo wiedzieli, że to z Jego powodu Cię tam znaleźli. I Bóg użył ich, wyprowadził, ale też zbawił tych, którzy ich tam pilnowali.
Bóg użył ich tam, w tym miejscu, w którym się znaleźli, na swoją chwałę. Błogosławieństwo nie oznacza, że wszystko, co dzieje się po mojej myśli, to jest błogosławieństwem. Nie. Błogosławieństwo jest to, gdy ja znajduję Bożą wolę na moje życie i czynię ją. Bez względu na to, czym ona jest. Bez względu na to. I wiecie, tutaj później w tym rozdziale Jezus mówi jeszcze do uczniów o innych trudnych rzeczach, które będą ich spotykać. I mówi tam przeróżne rzeczy, nawet do tego stopnia, że będziecie w nienawiści u wszystkich ludzi z powodu Jezusa. Będą was nienawidzić. Wow. Ale później w 26 wersecie mówi, ale przeto nie bójcie się ich. Nie bójcie się. Wow. To jest niesamowite, jakiego wspaniałego Boga mam, który mówi, pójdź za mną, a doświadczysz wspaniałych rzeczy. Może nie zawsze to będą takie rzeczy, które ty byś oczekiwał, ale jeżeli będziesz mi ufał, to doświadczysz czegoś, czego po prostu oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, bo to jest to, co ja przygotowałem dla tych, którzy mnie miłują. Zaufaj mi. I dlatego mówi, nie bój się. To jest ciekawe, że my czasami mamy takie trochę inne myślenie, ale Jezus nie powiedział im, nigdzie uczniom nie powiedział, nie bójcie się, bo nie dopuszczę, aby jakiekolwiek złe rzeczy was spotkały. Nie? Tak byśmy, nasze ciało by tak chciało, żeby tak Jezus do nas mówił. Nie bój się, bo ja nie dopuszczę, żeby cokolwiek złego cię spotkało. Nie, on tak nie powiedział. Ale on powiedział, nie bój się, gdy złe rzeczy cię spotkają. Nie bój się tego, gdy cię złe rzeczy spotkają. Dlaczego? Bo ja jestem z tobą. Bo ja, tak jak mówiliśmy, trzymam rękę na termostacie. Bo ja jestem tym, który ma ostatnie słowo. Dlatego nie bój się. I tak Biblia mówi, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. To ja jestem tym, który daje to zwycięstwo. I to jest taka niesamowita zaufanie, to jest taka niesamowita wiara, niesamowite zaufanie do Boga, gdy ja mogę, pomimo tych wszystkich rzeczy, które mnie się spotykają, powiedzieć, Boże, ufam Tobie. W tych sytuacjach, w których jestem, w przypadku uczniów to może mogło być, nie wiem, aresztowanie, mogło być biczowanie, mogło być wsadzenie do więzienia, ale my radujemy się w Tobie i wielbimy Ciebie, bo ufamy Tobie. Ja wierzę w to, że taka wiara, którą mamy, taka całkowite zaufanie Bogu, takie złożenie swojego zaufania w każdej sytuacji Bogu, to jest taka wiara, która potrafi zabrać każdy strach. Każdy strach. I lęk, i bojaźń przed tym, co może nas spotkać, w tym, co nas otacza, to ja wierzę, że ja mogę ufać Bogu. I On daje mi pokój, który przewyższa wszelki rozum. Daje mi wiarę, która po prostu strach po prostu zabiera całkowicie i ja mogę ufać Panu. Bo ja wierzę głęboko w to, że Jezus nie zabierze nas do miejsca, w którym będziemy wypierać jakichś problemów, będziemy stosować jakieś metody, jakieś rzeczy, żeby sprawić, żeby Bóg czy Jezus zrobił cokolwiek według tego, jak my chcemy. Nie, ja raczej myślę, że On zabierze nas do miejsca, w którym będę mógł oddawać chwałę przez takie całkowite zaufanie. Bez względu na okoliczności. Pomimo, że okoliczności będą krzyczeć, panikuj, uciekaj, ratuj się, po prostu przecież to jest przerażające, co cię spotyka, co ma przyjść na ciebie. Ale ta wiara będzie mówić, spokojnie. Tak jak Janusz czasami mówi, nie pani, bez paniki, spokojnie. Bóg ma plan. Bóg ma ostatnie słowo. On zabierze nas do miejsca, w którym będziemy mogli kochać Boga i ludzi całkowicie. Bo wiecie, co sprawia Boża miłość, gdy zrozumiemy to, jak Bóg nas kocha? 1 Jana 4,8 mówi, że w miłości, 4,18, w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Wow! Doskonała miłość usuwa wszelki lęk, wszelki strach, wszelką bojaźń. Gdy zrozumie to, jak bardzo Bóg mnie kocha, jak bardzo troszczy się o mnie, że jestem źrenicą Jego oka, jestem Jego umiłowanym dzieckiem, za które oddał swoje własne życie.
miłość sprawia, że to usuwa wszelki strach. I tak naprawdę miłość i strach, one nie pasują do siebie. Te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. To tak się nie dzieje. Ja zadam wam pytanie, czy spotkaliście kiedyś osoby, takie, które... ja widzę wiele tutaj takich osób, ale osoby, które tak kochają Boga, tak są przepełnione miłością do Boga i przyjmują tą miłość od Boga, że nie wiedzą, co to strach. Nie wiedzą, co to bojaźń. I tak naprawdę być może nawet cały świat się sypać wokół nich, a oni mówią, no zobaczymy, co Bóg ma, co Bóg przygotowuje tutaj w tej sytuacji. Nie? Wszystko się sypie. Inni mówią, ty weź, no co się z tobą dzieje, no weź. A zobaczymy, co Bóg robi, bez paniki, nie? Spokojnie. Nie? Te osoby, które mówią, no w tej sytuacji będę ufać Panu. Będę ufać Bogu. Nie, no ta sytuacja nie zaskoczyła Boga. Bóg dokładnie wie, co się dzieje w moim życiu. Bóg ma plan. Bóg ma plan. Być może nie jest to plan taki, jaki ja by sobie wymarzył dla siebie, ale będę mu ufać. Spotkaliście takie osoby kiedyś? Czy sami może jesteście takimi osobami? Tak normalnie, gdy słyszę takie osoby, które tak mówią, to ciało mówi, ciekawe, co ten ktoś bierze, albo może ten ktoś powinien zacząć coś brać, jakieś leki albo coś, po prostu jak można tak po prostu, pomimo tego wszystkiego, co się wokół dzieje, ufać Bogu? No przecież to jest nienormalne. Ale wiecie, jak głęboko wierzę w to, że Bóg, Jezus chce nas zabrać do miejsca, w którym poznamy głębokość, szerokość i tak naprawdę całkowicie Bożą miłość. I to spowoduje, że będziemy w stanie Mu ufać i nie będziemy musieli się bać. Nie będziemy musieli się lękać tego, co wokół nas, bo będziemy wiedzieć, że On jest z nami. Że On ma o nas staranie. Wiecie, apostoł Paweł, który jak wiemy, wiele przeszedł z Bogiem, on w liście do Rzymian, to już dzieje się 20 lat po tym, jak Jezus już odszedł w ogóle z tej ziemi, ale on pisze do chrześcijan w Rzymie. I to są, nie było łatwo być chrześcijaninem w Rzymie, ale on pisze do nich słowa, które myślę, że wszyscy z nas już je słyszeli, znają. W 8 rozdziale, werset 28, gdzie on mówi tak, a wiemy, no zaraz, Pawle, chwileczkę, czy nie powinieneś powiedzieć, a mamy nadzieję, albo chcielibyśmy, pewnie nie. Ja wiem, jestem przekonany. Wiemy o tym, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy wedle postanowienia Jego są powołani. Bóg we wszystkim. I ja jestem o tym przekonany, ja o tym wiem. To nie jest coś, jakieś pobożne życzenie, to nie jest rachunek prawdopodobieństwa, to nie jest jakiś rodzaj magii czy czegoś takiego, że no może się uda. Nie, ja wiem, jestem przekonany, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. A we wszystkim, to greckie słowo wszystkim oznacza wszystkim. Na marginesie. I wiecie, Paweł to jest ten, który tak wiele przeszedł. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wiele Paweł przeszedł, przeczytajcie drugi list do Koryntian, 11 rozdział, gdy on tam opisuje swoje życie. Ile razy był rozbity, rozbitkiem, ile razy był w więzieniu, ile razy był prześladowany, bity i tak dalej, i tak dalej. On tam pisze te wszystkie rzeczy i ten sam człowiek potrafi powiedzieć, we wszystkim Bóg współdziała ku dobremu. Nawet w tych złych rzeczach, które mnie spotykały, Bóg współdziała ku dobremu. Bóg nie powiedział mi, że gdy Pawle, gdy pójdziesz za mną, to twoje życie będzie pozbawione trosk, niepokojów, bólu, cierpienia, smutku. Nie. We wszystkim współdziałam ku dobremu. W tym dobrym i w tym złym. I później w 35 wersecie on dalej mówi tak, że któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? No któż? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, czy cokolwiek jest w stanie nas odłączyć od miłości. Ja myślę, że dzisiaj to powinniśmy sobie tutaj jeszcze tak, ja wiem, że nie wolno dodawać do Słowa Bożego, do Biblii, ale zastanówmy się, czy tak naprawdę, czy brak pracy,
potrafi mnie odłączyć od miłości Chrystusowej? Czy zbuntowane nastolatki, czy dzieci, które nie tego, czy słabe zdrowie, czy jakieś poważne choroby, czy kredyt we frankach, czy to mnie odłączy od miłości Chrystusowej? A teraz uwaga! Czy Platforma, czy PiS potrafi mnie odłączyć od miłości Chrystusowej? Nie, wiecie, ja tak naprawdę ostatnio taką osobę spotkałem, panią doktor, z którą współpracuję, której mówiłem, że wyjeżdżam na 3 tygodnie i że nie będzie mnie w tym czasie, że tam uprzedzałem ją. Ona mówi, nie wracajcie już stamtąd. Tak patrzę, dlaczego? No przecież to, co się dzieje w tym kraju, to po prostu, może, nie wracajcie tu, bo to będzie... No, ja może nie jest wierzącą, może dlatego tak jest przerażona, ale wiecie, z drugiej strony, ja myślę, jak niektórzy przerażeni są tym, co się dzieje w polityce, ale tak naprawdę Jezus mówi, nie bój się. Co będzie, to będzie. Kiedyś takie stwierdzenie, bo to w starych Stanach się szykują do wyborów prezydenta i ktoś kiedyś taki napisał, nieważne, kto będzie prezydentem, jak długo Chrystus będzie królem. Chrystus jest królem. On panuje, on ma wszystko w swoich rękach. I oczywiście musimy być, jak wcześniej czytaliśmy, musimy być roztropni, węża, jak gołębice. No, musimy być mądrzy, musimy używać Bożej mądrości, ale nie możemy pozwolić, żeby rzeczy, które się wokół nas dzieją, całkowicie zabrały nam radość życia, radość tego, co Bóg ma dla nas. Dlatego on powiedział, nie bójcie się, nie bój się. Potem, wiecie, to jest tak, brak ci takiej wiary, brak ci takiego zaufania, przyjdź do mnie, pójdź za mną, a ja będę cię powoli wyposażał w to wszystko. Ja dodam ci wiary, ja umocnię twoją wiarę, ja utwierdzę twoją wiarę, ja dodam ci tego, czego potrzebujesz, żeby żyć zwycięskim życiem. Tylko po prostu pójdź za mną i nie bój się, bo jesteś w moich rękach, jesteś w moich rękach. Wiecie, i mimo, że na tym świecie ucisk mieć będziemy, że będą różne sytuacje nas spotykać, i tak jak Jezus powiedział do uczniów, do tych, którzy byli najbliżej, powiedział, świat będzie miał was w nienawiści z powodu mnie. Będziecie prześladowani. A my byśmy chcieli mieć życie wolne od jakichkolwiek problemów. Ale Jezus mówi, ja nie obiecuję ci życia wolnego od problemów, ale obiecuję ci łaskę w tych problemach. Ja obiecuję ci, że będę z tobą w tym wszystkim. Że ja cię nie opuszczę. Będę z tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tak jak Paweł, który modlił się w drugim do Koryntian, gdy miał o tym cierniu, tam czytamy, gdy wołał do Pana 12:8. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz on powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Wow! Jakie niesamowite słowa. Gdy jestem słaby, to wtedy Chrystus objawia swoją moc we mnie. I to jest coś wspaniałego i tego oczekuję. I dlatego Jezus mówi, wiecie, umartwiajcie swoje ciała. Ukrzyżujcie swoje ciała, aby żyć zmartwychwstałym życiem. Ja mam dla ciebie wspaniałe rzeczy, ale te rzeczy możesz przyjąć poprzez zaufanie mi, że ja mam o ciebie staranie, że ja się o ciebie troszczę, że ja ciebie nie porzucę, że jestem z tobą. I tak jak już na zakończenie przeczytam ten fragment z Rzymian 8, 38 i 39. Z tym niesamowite słowa. Jezus mówi, pójdź za mną. Nie bój się. Jesteś w moich rękach. I Paweł tutaj mówi, albowiem jestem tego pewien. Jestem pewien. To nie jest tak, że być może, że chciałbym. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niesamowita jest ta miłość.
Jakże mocna jest ta miłość. Nic nie będzie nas w stanie odłączyć od niej. A doskonała miłość, bo to jest doskonała miłość, usuwa wszelki strach. I możemy żyć, ufając Panu, pomimo wszystkiego, co się wokół nas dzieje, pomimo okoliczności, które są wokół nas, powiedzieć: Boże, nie wiem, jak to zrobić. Brakuje mi wiary. Brakuje mi, nie wiem, zrozumienia, ale chcę ufać Tobie. Dodaj mi wiary. Pokaż mi, Panie. Bo ja chcę żyć tym życiem, które Ty masz dla mnie. Dlatego idę za Tobą. Idę za Tobą. I dziękuję Ci za to, że Ty masz dla mnie wspaniałe rzeczy. I wiem, że nie muszę się bać, gdy złe rzeczy się dzieją w moim życiu. Bo wiem, że Ty we wszystkim współdziałasz ku dobremu. We wszystkim. Bóg ma plan. Czasami się tak... Strasznie lubię to stwierdzenie, że Bóg ma plan. Niektórzy nie lubią takich słów. Jak możesz... Ja nie chcę słuchać, że Bóg ma plan. Ja mam swój plan i chcę, żeby Bóg się dostosował do mojego planu. Nie. To tak nie działa. Czy ty idziesz za Jezusem? Czy Jezus ma podążać za tobą? To jest zasadnicze pytanie. Czy twoja wola ma się wypełniać w twoim życiu? Czy Jego wola ma się wypełniać w twoim życiu? Ja wolę, żeby Jego wola wypełniała się w moim życiu. Ja wolę, żeby to On był tym, który, za którym ja będę szedł. I On będzie wskazywał mi drogę. I On będzie trzymał mnie w swoich rękach. Dlatego będę bezpieczny. Amen? Pomódlmy się. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za miłość, za tą doskonałą miłość, która usuwa wszelki strach. Że pomimo wszystkiego, co być może dzieje się wokół nas, możemy Tobie ufać. Możemy polegać na Tobie. Możemy wołać do Ciebie w czasie potrzeby i szukać Twojej woli w naszym życiu. O Panie, objawiaj nam to, co masz dla nas. Chcemy żyć, Panie, dla Ciebie i na Twoją chwałę. Chcemy oddawać Tobie cześć i chwałę poprzez to, co w naszym życiu się dzieje, co Ty, Panie, jak Tobie ufamy pomimo wszystkiego. Oddajemy, Panie, Tobie siebie, swoje życie i prosimy Cię, abyś Ty wypełniał swoją wolę w nas. O to Cię, Jezu, prosimy i prowadź nas. Amen.
wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat. O Panie, chcę dziękować Ci za to, żeś mnie obdarował. Dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat. Żeś mnie obdarował, dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat. O Panie, chcę dziękować Ci za to, żeś mnie obdarował, dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat. Żeś mnie obdarował, dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat. O Panie, chcę dziękować Ci za to, żeś mnie obdarował, dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat.
składać będzie wciąż. Królestwo Jego wiecznie trwa. On zbawił duszę mądre, we mnie mieszka już. On zbawił duszę mądre, we mnie mieszka już. Zmarłeś, by zbawić mnie, by wydać mi dom.